My, z łaski najłaskawszego Mikołaja I, najszaleńsi buntownicy polscy, najzacięci nieprzyjaciele królów, najzapamiętalsi burzyciele praw boskich i społecznych, najzagorzalsi jakobini, demagogowie, etc., etc., etc. Narzucamy najzuchwalej wszystkim monarchom i narodom europejskim następujące w naszych zapalonych głowach wylęgłe i naszymi krwichciwymi rękoma skreślone prawa. Zagrożeniem najstraszniejszą zemstą nawet potomstwu tych, którzy by tym naszym dla szczęścia i cywilizacji Europy najzgubniejszym prawom poddać się wzbraniali. Najprzestępniejsi w tym względzie, jeżeli są ze stanu szlacheckiego, zostaną niepowieszeni i niewysłani na Syberyję, a jeżeli pochodzą z innego stanu, będą nieoddani w dożywotnie sołdaty. Wstęp. 59. upływa już wiek cywilizacji. Nie jestże już czas rozpocząć erę barbarzyństwa? 300 już pokoleń rządziło się prawem równości. Kiedyś zacznie swoje panowanie prawo mocniejszego. Konstytucja dla Europy. Artykuł 1. Wszystkie narody europejskie, jeżeli chcą używać trwałego pokoju i szczęścia, mają się wyrzec swojej wolności i zostać niewolnikami praw. Wszyscy zaś monarchowie, jeżeli chcą spokojnie, z błogosławieństwem narodów i ze sławą panować, mają być odtąd tylko stróżami i wykonawcami tychże praw i nie tytułować się inaczej, tylko ojcami narodów, czyli patriarchami. Artykuł 2. Prawa, o których tu mowa, mają być tłumaczem przedwiecznej prawdy, czyli woli Boga objawionej nam przez Jego przykazanie. Kochaj bliźniego Twego jak samego siebie. Artykuł 3. W obliczu Boga i prawa wszyscy ludzie, a zatem i wszystkie narody są sobie równymi. Artykuł 4. Rękojmią równości ludzi składających naród będą prawa narodowe. Rękojmią zaś równości narodów europejskich będą prawa europejskie, które mają stanowić podstawę wiecznego przymierza między narodami ucywilizowanymi. Artykuł 5. Prawa narodowe stanowi naród przez swoich posłanników, czyli Sejm. Prawa zaś europejskie stanowi Europa przez swój kongres złożony z pełnomocników wszystkich narodów. Artykuł 6. Podstawą tak praw narodowych, jako i europejskich będą prawa natury, czyli prawa boskie. Przymiotem zaś ich będzie ludzkość i sprawiedliwość. Artykuł 7. Zasadą w stanowieniu praw będzie większość zdań ustawodawców. Artykuł 8. Stróżem i wykonawcą praw narodowych będzie patriarcha, stróżem zaś i wykonawcą praw europejskich będzie sam kongres. Artykuł 9. Odtąd nie będzie wcale w Europie krajów, lecz tylko narody. Dotychczasowe granice między krajami, główna przyczyna rozlewu krwi europejskiej, znoszą się na zawsze. Artykuł 10. Tyle będzie patriarchii w Europie, ile jest w niej narodów. Artykuł 11. Naród składać będą ludzie mówiący jednym językiem bez względu na miejsce ich pobytu w Europie. Artykuł 12. Nierówna liczba indywiduów składających narody nie będzie nadwyrężała ich równości. Artykuł 13. Jak dotąd, tak i nadal żyć może w jednej krainie jeden oddzielny albo kilka pomieszanych, lecz niezależnych od siebie narodów. Naród tak oddzielny, jak pomieszany z drugim, ulegać będzie tylko swoim prawom narodowym. Naród rozproszony, podobny na przykład żydowskiemu lub cygańskiemu, ulegać musi nie tylko prawom swoim, ale i prawom tych narodów, z którymi jest pomieszany. Artykuł 14. Wszystkie narody należące do wiecznego przymierza w Europie winne są równą uległość prawom europejskim. Artykuł 15. Dostojność patriarchy jest dziedziczna. Artykuł 16. Dotychczasowi monarchowie
nie będą mieli pierwszeństwa do urzędów patriarchalnych. Naród nie mający dotąd monarchy obierze sobie za patriarchę takiego władcę, który dotąd panował bez narodu, a w niedostatku tego osobę z rodziny monarchicznej, która najprędzej oświadczyła się za wiecznym przymierzem w Europie. Artykuł 17. Jak wszystkie narody, tak i ich patriarchowie w obliczu prawa europejskiego będą sobie równymi. Artykuł 18. Patriarcha po objęciu swego urzędu wykona narodowi przysięgę na zachowanie praw narodowych, naród zaś złoży mu nawzajem przysięgę na posłuszeństwo. Artykuł 19. Prawa narodowe ustanowione przez Sejm w ciągu urzędowania patriarchy powinny być przez niego potwierdzone, aby zarówno jego, jak i naród obowiązywały. Artykuł 20. Patriarcha dla tem skuteczniejszego strzeżenia i wykonywania praw poruczonych mu przez naród przybierze sobie do pomocy ministrów w liczbie wskazanej przez prawo narodowe. Artykuł 21. Osoba patriarchy jako piastuna najświętszej po Bogu rzeczy, to jest prawa, jest święta i nietykalna. Obraza wyrządzona przez kogo bądź patriarchy karana będzie przez Kongres Europejski podług istniejących praw. Artykuł 22. Za postępowanie patriarchy względem narodu odpowiedzialni będą sami tylko ministrowie, bez których podpisu żadne postanowienie patriarchy nie będzie obowiązujące. Artykuł 23. O naruszeniu praw narodowych przez ministrów Sejm Narodowy uwiadomi Kongres Europejski, który postąpi sobie w tej mierze podług istniejących praw. Artykuł 24. Rząd narodowy składać się będzie z patriarchy, z ministrów i z urzędników wskazanych wewnętrznym zarządzeniem narodowym. Mianowanie urzędnika tak jawnego, jak tajnego przeciwko takowiemu urządzeniu będzie uważane za pogwałcenie praw narodowych. Artykuł 25. Prawo do wszelkich urzędów będą nadawały rozum, cnota, zasługa, miłość i zaufanie u narodu, a przede wszystkim znajomość praw. Artykuł 26. Różnica religii nie będzie pociągała za sobą różnicy praw. Każdy zatem człowiek, jakiego bądź wyznania, będzie doznawał równej opieki praw narodowych i europejskich i równe będzie miał prawo do wszelkich urzędów i dostojeństw. Artykuł 27. Celem edukacji każdego narodu będzie doskonalenie człowieka, czyli sposobienie go na użytecznego członka społeczeństwu, utwierdzanie w nim władzy rozumu nad namiętnościami, upowszechnianie znajomości boskich i społecznych praw, wpajanie religijnego dla nich uszanowania, na ostatek zaszczepianie rodzinnej miłości między narodami połączonymi węzłem wiecznego przymierza. Wspomnienia historyczne zdolne obudzać nieprzyjazne uczucia między narodami przedstawiane będą młodzieży jako zabytki barbarzyństwa. Artykuł 28. Patriarcha z ministrami sprawować będzie swoje urzędowanie w Gospodzie Narodowej, stolicy, gdzie także Sejm Narodowy miewać będzie swoje zebrania. Patriarcha lub jeden z ministrów odbędzie corocznie podróż w narodzie dla wglądania, czy wszędzie prawa i postanowienia ściśle są wykonywane. Podróż takowa odbywać się ma najczęściej incognito. Artykuł 29. Narody zostające od wieków w stosunkach ścisłej przyjaźni i pobratemstwa mogą według tego nieprzymuszonego swego życzenia mieć wspólnego patriarchę, który każdemu z nich wykona oddzielnie przysięgę na zachowanie jego praw i kolejno co 3 lata w innej narodowej gospodzie ma rezydować. Patriarcha takowy nie przestaje być równy innym patriarchom w Europie. Artykuł 30. Każdy naród wysyłać będzie równą liczbę pełnomocników na Kongres Europejski, których Sejm Narodowy ma wybierać.
Artykuł 31. Patriarcha w razie niezebrania się Sejmu może odwołać pełnomocnika zawodzącego położoną w nim ufność narodu i mianować na jego miejsce innego, który przez następny Sejm może być odwołanym lub potwierdzonym. Artykuł 32. Kongres Europejski będzie nieustającym i co rok ma odbywać swoje czynności w innej gospodzie narodów europejskich. Artykuł 33. Język najbardziej upowszechniony w Europie będzie językiem dyplomatycznym Kongresu, a język narodowy będzie językiem rządowym w każdym narodzie. Patriarcha, rządzący kilkoma narodami, wydawać będzie postanowienia w języku tego narodu, do którego się stosują. Artykuł 34. Pierwszym obowiązkiem Kongresu Europejskiego będzie ustanowienie praw europejskich, które rozpoczynać się mają od artykułu następującej treści. Pokój w Europie jest trwały i wieczny. Głównym jego celem będzie zatamować na wieczne czasy rozlew krwi ludzkiej, czyli położyć koniec barbarzyństwu. Artykuł 35. Wszelka broń wojenna, czyli przeznaczona do rozlewu krwi, znajdująca się na ziemi europejskiej, staje się własnością całej Europy. Część jej złożona zostanie w miejscach wskazanych przez Kongres Europejski dla użycia jej w razie potrzeby do bronienia praw i bezpieczeństwa Europy. Druga zaś część zbyteczna zgromadzi się w środkowy punkt tej części świata, gdzie obróconą zostanie na wystawienie świątyni Boga opiekunowi praw i pokoju. Artykuł 36. Obwód kilkomilowy około tego przybytku nazywać się będzie miejscem świętym w Europie i przeznaczony ma być na miejsce wychowania synów patriarchów europejskich, których powierzona będzie najcnotliwszym i najuczeńszym obywatelom Europy, wybranym za wspólną zgodą Kongresu i patriarchów europejskich. Przepisanie ustaw tak dla młodych kandydatów na przyszłych patriarchów, jak i ich mistrzów, należeć będzie do Kongresu Europejskiego. W stanowieniu tych ustaw Kongres nie tylko będzie miał wzgląd na cel edukacji, lecz jeszcze i na to, żeby życie przyszłych patriarchów mogło się stać wzorem postępowania dla narodów, którymi mają rządzić, nadto, iżby ciż patriarchowie nie zasadzali swej sławy i szczęścia na liczbie ujarzmionych, lecz uszczęśliwionych przez siebie ludzi. Artykuł 37. W przybytku Boga opiekuna praw i pokoju umieszczone zostaną godła, czyli herby wszystkich narodów należących do wiecznego przymierza, wraz z napisami wyrażającymi w narodowym i łacińskim języku nazwiska tychże narodów i ich patriarchów. Niemniej datę przystąpienia ich do wiecznego przymierza w Europie. Porządek, którym mają być umieszczone te godła, będzie ten sam, w jakim narody przystępowały do przymierza. Jeżeli zaś wszystkie narody oświadczyły się za wiecznym pokojem, w ciągu następnych 5 lat, poczynając od 1831 roku, na ten czas nazwiska ich wraz z godłami umieszczone zostaną podług porządku alfabetu łacińskiego. Porządek godeł narodowych w przybytku będzie się nazywał porządkiem prawnym, według którego pełnomocnicy narodów na Kongresie Europejskim zasiadać są obowiązani. Artykuł 38. Naród, który w ciągu 10 lat nie oświadczy się za wiecznym pokojem w Europie, a tym bardziej naród, który dla jakich bądź urojonych lub przemocą nabytych pretensji poważy się wtem stawiać opór innemu narodowi, nie będzie uważany za naród europejski, czyli ucywilizowany, lecz za barbarzyński. Artykuł 39. Naród barbarzyński wyjętym będzie spod opieki praw europejskich, dopóki nie przystąpi do wiecznego przymierza. Artykuł 40. Każdy naród z jakiej bądź części ziemi ma prawo należenia do wiecznego przymierza w Europie i doznawania opieki praw europejskich. Artykuł 41.
sprzeciwianie się ze strony władzy samowładnej przystąpieniu narodu do wiecznego przymierza upoważnia ten naród do uznania takowej władzy za nieprzyjazną sobie, za nieprawną i za obstającą przy barbarzyńskim, krwiolewnym systemacie. Artykuł 42. Monarcha, stawiający dłużej nad 5 lat opór narodowi do przystąpienia do przymierza wiecznego pokoju, nie tylko traci na zawsze wraz ze swoim potomstwem prawo do urzędu patriarchalnego, ale nadto uznany będzie za nieprzyjaciela pokoju i praw i skazany na wieczne przekleństwo przyszłych pokoleń. Artykuł 43. Każdemu narodowi żądającemu pomocy na pokonanie oporu, przeszkadzającego mu mieć uczestnictwo w wiecznym przymierzu, Kongres Europejski zapewnia swoje pośrednictwo. Artykuł 44. Krzywda wyrządzona prawom jednego narodu należącego do przymierza przez inny naród, tak europejski jak barbarzyński, będzie uważana za krzywdę praw całej Europy. Artykuł 45. Zamach na zniszczenie wiecznego przymierza lub myśl oderwania choć jednego narodu od tego świętego związku poczytana będzie za krzywdę praw europejskich. Artykuł 46. Obmyślenie sposobów do wynagrodzenia krzyw wyrządzonych prawom europejskim należeć będzie do Kongresu, który w tym względzie postępować ma podług istniejących praw. Artykuł 47. Przechowywanie broni wojennej, czyli krwawej, choćby w najmniejszej ilości, w miejscach niewskazanych przez Kongres Europejski, będzie uważane za zamach na zerwanie wiecznego pokoju, a tym samym za krzywdę praw europejskich. Artykuł 48. Miejsca, w których z polecenia Kongresu Europejskiego złożona będzie broń wojenna, nazywać się będą miejscami krwawymi. Samo stąpienie bez upoważnienia Kongresu na miejsce krwawe, a tym bardziej ściągnienie ręki po broń tam znajdującą się, będzie uważane za zamach na zerwanie wiecznego pokoju w Europie i pociągnie za sobą na lat 10 utratę praw narodowych i europejskich. Temu prawu ulegli będą nawet patriarchowie i członkowie Kongresu. Artykuł 49. Wojsko stałe zwija się na zawsze w Europie za poprzedniczeniem wynagrodzeniem położonych dotąd przez nie zasług, czym Kongres Europejski zajmie się natychmiast na pierwszym swoim zebraniu. Artykuł 50. Każdy obywatel Europy, obywatelem nazywamy każdego człowieka, który z jakiego bądź względu użytecznym jest społeczeństwu, na wezwanie Kongresu Europejskiego staje się żołnierzem, nie mogącym być do niczego więcej użytym, tylko do bronienia praw Europy i jej bezpieczeństwa. Artykuł 51. Koszta mającej nastąpić wojny Kongres rozłoży równo na wszystkie narody należące do przymierza, a to za względem na liczbę składających je indywiduów. Artykuł 52. Dla utrzymania wewnętrznego bezpieczeństwa w narodzie, czyli dla nadania potrzebnej siły patriarsze do należytego strzeżenia i wykonywania praw narodowych, utrzymywana będzie kosztem narodu Straż Praw. Artykuł 53. Dowódcą Straży Praw nie może być kto inny, tylko sam patriarcha. Straże Praw Narodu z sobą pomięszanych zostawać będą także pod dowództwem swoich patriarchów, lecz główne naczelnictwo kolejno co rok należeć będzie do innego. Artykuł 54. Służba Straży Praw będzie zarazem szkołą wojskową przyszłych obrońców bezpieczeństwa Europy. Artykuł 55. Każdy obywatel Europy obowiązany jest poświęcić 3 lata życia swego na służbę Straży Praw w swoim narodzie. Obok pełnienia przywiązanych do tej służby obowiązków, które patriarcha wskaże, każdy członek Straży Praw obeznawać się będzie ze sztuką wojenną
i uczyć się będzie praw wojennych. W trzecim zaś roku otrzyma od Kongresu Europejskiego przez ręce swego patriarchy patent na obywatela żołnierza, z którym będzie miał wolny przystęp do wszystkich w Europie miejsc krwawych dla obeznania się z użyciem znajdującej się tam broni. Obywatel żołnierz po skończeniu trzyletniej swej służby oddaje patent swemu następcy i powraca do cywilnych obowiązków. Patent obywatela żołnierza w żadnym przypadku nie może być powierzonym osobie nienależącej do Straży Praw, chcącej na przykład zwiedzić miejsce krwawe, tylko za wyraźnym zezwoleniem właściwego patriarchy. Za skutki atoli stąd wyniknąć mogące, sam tylko obywatel, żołnierz przed Kongresem Europejskim odpowiadającym będzie. Dozór nad miejscami krwawymi w Europie poruczonym być ma samym tylko obywatelom, żołnierzom. Artykuł 56. Broń myśliwska i wszelkie sposobne dla odebrania życia narzędzia gospodarskie, rzemieślnicze itp., aby nie były uważane za pochodzące z miejsca krwawego, powinny być nacechowane przepisanym przez Kongres Europejski godłem wiecznego pokoju. Artykuł 57. Użycie broni z godłem wiecznego pokoju na odebranie komu życia i w ogóle na zgwałcenie praw narodowych lub europejskich będzie uważane za największą zbrodnię w Europie i pociągnie za sobą utratę opieki tychże praw na lat 50. Spod tego prawa nikt, nawet patriarcha i członek Kongresu Europejskiego, nie jest wyjętym. Artykuł 58. Straż Praw w czasie swojej trzyletniej służby używać będzie broni z godłem wiecznego pokoju. Artykuł 59. Żaden człowiek nieznający praw wojennych nie może nosić ani broni wojennej, ani broni z godłem wiecznego pokoju. Artykuł 60. Znajomość praw wojennych, które Kongres dla Straży Praw przepisze, stanowić będzie część edukacji młodzieży każdego narodu. Artykuł 61. Zbiór własności posiadanych przez indywidua składające jeden naród stanowi własność narodową. Przepisana część dochodu z takowych własności, czyli podatek, oddana będzie pod zarząd rządu narodowego dla obrócenia jej na ogólne potrzeby narodu, jako to na utrzymanie rządu, służby Bożej, straży praw, tudzież na rozkrzewianie nauk, sztuk, przemysłu itd. Artykuł 62. Majątki publiczne, czyli tak zwane dobra narodowe, podzielone zostaną przez rząd narodowy między zasłużonych, a nie mających własności członków narodu. W narodach pomieszanych, gdzie wątpliwą jest rzeczą, do którego narodu należą takowe dobra narodowe, podział ich uskuteczniony będzie przez komitet wyznaczony od rządów narodów interesowanych. Dobra niepodzielne, jak na przykład kopalnie, zostawać mają na zawsze pod bezpośrednim zarządem rządu narodowego, z czego wypływający dochód obrócony zostanie na zakupienie od prywatnych właścicieli zbytecznych im majątków, które rozdane być mają między ubogich a rządnych członków narodu. Artykuł 63. Członek jednego narodu, nabywający jaką własność od członka narodu drugiego z pierwszym zmieszanego, nabywa ją tym samym od całego narodu. Prawo to nie służy dla narodów oddzielnych. Artykuł 64. Obywatel jednego narodu wtedy dopiero może zostać obywatelem narodu drugiego i przenieść do niego swój majątek, kiedy przestanie używać języka ojczystego i wyraźne w tym względzie przed swym rządem zrobi zrzeczenie. Artykuł 65. Przejście własności narodu jednego na własność narodu drugiego w skutku zmian dwoma poprzednimi artykułami objętych powinno się odbyć za wiedzą komitetu. Artykuł 66. Jak nabycie gwałtowne własności prywatnej jednego człowieka od drugiego, tak podobneż nabycie własności narodowej przez inny naród
w każdym razie uważane będzie za grabież nieprawną. W przypadku, gdyby rządy będących w zatargu narodów nie były w stanie łagodnymi sposobami podobnej sprawy załatwić, sprawa ta rozstrzygnięta ma być przez Kongres Europejski podług istniejących praw. Artykuł 67. Nieporozumienia i występki między członkami jednego narodu załatwiać i karać będą sądy narodowe, podług praw narodowych. Nieporozumienia zaś i występki między członkami narodów oddzielnych załatwiać i karać będą komisje sądowe wyznaczone przez sądy tych narodów, do których owe w zatargu będące członki należą. W razie, gdyby komisja sądowa nie mogła podobnej sprawy załatwić, sprawa ta przechodzi pod rozstrzyganie właściwych rządów narodowych. Artykuł 68. Zajścia między narodami, nie mogące być w łagodny sposób załatwione przez ich rządy, rozstrzygane będą, podobnie jak sprawy co do nieprawnych przywłaszczeń, przez Kongres Europejski. Artykuł 69. Liczba spraw rozstrzyganych przez Kongres Europejski będzie miarą niedokładności praw i rządu tego narodu, który do takowych spraw dawał powody. Wykaz statystyczny tyczący się tego przedmiotu Kongres ogłosi corocznie przez pisma publiczne i europejskie. Artykuł 70. Życie, wolność, własność i honor każdego członka narodu będą przedmiotem szczególniejszej opieki praw narodowych. Byt, niepodległość, własność i honor każdego narodu będą przedmiotem szczególniejszej opieki praw europejskich. Artykuł 71. Wolność mówienia, pisania i drukowania niezagrażająca przyjętym i uświęconym przez narody prawom będzie nieograniczona. Na nadużycia w tej mierze Kongres Europejski przepisze prawa. Artykuł 72. Każdy obywatel narodu ma prawo podawać drogą właściwą swemu Sejmowi projekta do poprawy praw dawnych i do stanowienia nowych, bez wymagania wszakże, aby projekta te koniecznie przyjętymi być miały. Każdy naród należący do wiecznego przymierza ma prawo przez swoich pełnomocników na Kongresie przedstawiać projekta do poprawy dawnych praw europejskich i do stanowienia nowych, także bez wymagania, aby takowe projekta utrzymać się koniecznie miały. Artykuł 73. Co 10 lat obchodzony będzie w Europie polityczno-religijny jubileusz ustanowienia praw europejskich. Wszyscy patriarchowie europejscy i wszyscy członkowie Kongresu obowiązani będą znajdować się na tym obrzędzie, który ma się odbyć w przybytku Boga Opiekuna Praw i Pokoju, a to naprzód dla podziękowania Mu za szczęśliwe utrzymanie pokoju przez upłynione dziesiątek lat. Powtórę, dla nadania sankcji w ciągu tego czasu poprawionym i ustanowionym prawom europejskim. Podobne obrzędy odbędą się po wszystkich świątyniach wszelkich wyznań w Europie, aby każdy z jej mieszkańców mógł mieć udział w powszechnej radości i sposobność podziękowania Bogu za opiekowanie się pokojem i szczęściem Europy. Czas tego świętego obchodu będzie epoką, w której wszelkie przeszłe urazy między ludźmi i narodami puszczone mają być w wieczną niepamięć. Artykuł 74. Jak dotąd głównym celem usiłowań rządów było szczęście i sława narodów, a środkami do tego były oręż, forma rządu, prawa i wychowanie, tak na przyszłość cel i środki pozostają też same, lecz z tą odmianą, żeby pierwszeństwo ostatnich, to jest środków, szło w porządku odwrotnym temu porządkowi, którym są wymienione. Jak dotąd najgłówniejszym źródłem nie mówię szczęścia, bo to nieznane jest na ziemi, lecz sławy narodów była wojna. Tak od epoki zawarcia przymierza wiecznego w Europie tylko wychowanie, prawa, rząd, nauki, umiejętności, sztuki i przemysł w najobszerniejszym znaczeniu tego wyrazu będą jedynymi przedmiotami emulacji i źródłami sławy u narodów europejskich.
Za odznaczenie się w doskonaleniu i upowszechnianiu tego wszystkiego Kongres Europejski przyzna corocznie kilku narodom pochwałę i stosowny znak nagrody. Znak ten dawany będzie w dwóch egzemplarzach, z których jeden zawieszony zostanie w Izbie Prawodawczej tego narodu, który takową nagrodę otrzymał, drugi zaś deputacja Kongresu Europejskiego umieści w przybytku Boga, opiekuna praw i pokoju, obok godła narodu uwieńczonego. Ponieważ nagroda takowa przeznaczona tylko ma być za takie czyny, z których wynikające korzyści spływać mogą na cały ogół społeczeństwa, przeto koszta potrzebne na sprawienie tejże nagrody należeć będą do wszystkich narodów połączonych węzłem wiecznego przymierza. Podania historyczne o sławie nabytej orężem zostaną puszczone w wieczną niepamięć albo powtarzane tylko będą jako ohydne pamiątki z opłynionych 59 wieków barbarzyńskich. Sława mogąca się nabyć orężem po zawarciu wiecznego przymierza w Europie nie będzie nazywała się sławą z oręża, lecz sławą obrony praw. Dobycie oręża w innym celu, a nie w obronie praw i bezpieczeństwa Europy, będzie pociągało za sobą wieczną hańbę i przeklęstwo narodów. Nadto karana ma być najsurowiej prawami europejskimi. Artykuł 75. Godła, czyli herby narodów, nie będą odtąd nosiły żadnych znaków przypominających okrutny, krwiolewny system wieków barbarzyńskich. Miecze, włócznie i same postacie drapieżnych zwierząt, jako to lwów, orłów itp., przeniesione zostaną na postacie innych istot lub rzeczy, zdolnych obudzać łagodne i szlachetne uczucia, albo przypominać szczególny jaki charakter narodu, który takowy znak za godło swoje obiera. Artykuł 76. Od epoki zawarcia wiecznego przymierza w Europie dwa tylko we względzie moralno-religijnym będą uważane wyznania, to jest ludzi dobrych, czyli pełniących prawa boskie, i ludzi złych, czyli wyłamujących się spod tychże praw. We względzie moralno-politycznym uważane będą także tylko dwa narody na świecie, to jest jeden ucywilizowany, czyli rządzący się podług praw, mających za podstawę prawa boskie, drugi naród barbarzyński, czyli rządzący się namiętnościami, jakimi na przykład są pragnienie rozlewu krwi ludzkiej, szukanie własnego wyniesienia w poniżeniu innych, czyhanie na cudzą własność lub wolność itp. Prześladowanie i nienawiść, jakie dotąd miały miejsce z przyczyny dawniejszych zajść między wyznaniami i narodami, zamienić się odtąd mają na prześladowanie i nienawiść tylko między dopiero wymienionymi dwoma wyznaniami i dwoma narodami. Jeżeli wyznanie ludzi dobrych wspólnie z narodem ucywilizowanym wezmą górę nad wyznaniem ludzi złych i nad narodem barbarzyńskim, świat stanie się rajem. Jeżeli zaś strona druga pokona pierwszą, ziemia pozostaje na zawsze, jak była przez upłynione 59 wieków, zaklętym siedliskiem nieprawości i mordów. Paragraf 77. Żaden występek od epoki zawarcia wiecznego przymierza, który ma na celu zatamować na wieczne czasy rozlew krwi ludzkiej, nie będzie karany śmiercią. Rozmyślne zabójstwo i każde ciężkie pogwałcenie praw, osobiście lub przez kogo innego dokonane, pociągać będzie za sobą na lat 50 utratę praw narodowych i europejskich. Spod tego prawa nikt, nawet patriarcha i członek Kongresu Europejskiego, nie może być wyjętym. Więzienia, w których przemieszkiwać mają zbrodniarze pozbawieni opieki praw, uważane będą nie tak za karę, jak raczej za schronienie przed niebezpieczeństwem, które pociąga za sobą utrata praw. Poleca się wykonanie niniejszych barbarzyńskich praw wszystkim nieprzyjaciołom prawdy i cywilizacji, mianowicie wszystkim okrutnym i barbarzyńskim żyjącym teraz w Europie monarchom, wyjąwszy samego najłaskawszego i najucywilizowańszego Mikołaja I,
który w nagrodę za swój ojcowski ukaz wydany w Sankt Petersburgu pod datą 22 marca 3 kwietnia roku 6 swego niekrwawego panowania, tudzież za to, że przez ten wiekopomny ukaz dał nam powód do napisania niniejszych barbarzyńskich ustaw, może być wolnym od ich przyjęcia, a to bez ściągnięcia na siebie surowej kary zapowiedzianej przez nas na wstępie. Dan w zbuntowanej Warszawie dnia 21 kwietnia, 3 maja, roku naszego krwawego panowania pierwszego. Tu następują liczne podpisy najszaleńszych buntowników polskich. Za zgodność z oryginałem podpisano Wojciech Jastrzębowski, żołnierz prosty, sekretarz zgrai najszaleńszych buntowników polskich. Uwiadomienie. Niniejsze buntownicze pismo sprzedaje się po cenie 25 groszy na wsparcie rannych buntowników polskich i na wystawienie pomnika nieśmiertelnym bohaterom rosyjskim, którzy, podbiwszy pół świata i zbroczywszy krwią Azję i Europę, niosąc obecnie pokój, zbawienie i cholerę zagrożonemu gorszącym buntem Polaków Zachodowi, ponieśli chwalebną śmierć lub blizny za dobro całego społeczeństwa, a teraz z woli swego najdobrotliwszego monarchy, anioła pokoju, poniewierając się bez pogrzebu po niedostępnych lasach i bagnach lub jęcząc w głównym szpitalu armii rosyjskiej, to jest w Warszawie, uczą niebaczną Europę, jak ma błogosławić swego najłaskawszego protektora. Zbieraniem na takowy cel ofiar zajmują się wszystkie kantory buntowniczych pism warszawskich, tudzież sami najszaleńsi buntownicy polscy. Lista imienna dobroczyńców, którzy należeć będą do pomnożenia tych ofiar wraz ze składką, złożona zostanie w biurze Jego Wysokości generała gubernatora Warszawy.